Cześć, witajcie widzowie, z tej strony Bartosłowski, witam po raz kolejny na moim kanale i po raz kolejny w serii Zagrajmy w LEGO Star Wars Skywalker Saga. Ogólnie dzisiaj ten odcinek jest taki bardziej newsowy, jeśli chodzi o przyszłość kanału i o ważne informacje dotyczące kanału, a nie o bardziej o samą gierkę, bo ogólnie gierką się oczywiście będziemy zajmować, będą większość wakacji nawet poświęcić na to, by zrobić tą gierkę na 100%, ale dzisiaj jednak chciałbym wam opowiedzieć trochę powiedzieć wam moje plany na przyszłość kanału. Czyli co, może najpierw zajmijmy się, tutaj będę sobie ogle, patrzcie to, coś pięknego. Skywalker Saga, część pierwsza, nie, to jest część druga, nie, tak, część pierwsza i część druga, z prequelami i sequelami, no coś pięknego. Więc może najpierw zaczniemy sobie od tego, co się zbliża najszybciej, czyli od piątych urodzin kanału. Mam tutaj na myśli oczywiście Q&A, który się odbywa co roku. Pytania już możecie zadawać pod tym filmem i pod sumie jakim filmem chcecie, możecie zadawać pytania. By odbyło, i ważna informacja, by odbyły się Q&A, muszą być minimalnie 3 pytania. Pytania możecie zadawać oczywiście ile chcecie. Pytania mogą być o LEGO, pytania mogą być o mnie oraz pytania mogą być o Marvela. Mimo że wolałbym, by były bardziej o LEGO, tym się zajmuję, o LEGO i Marvela, ale bardziej o LEGO. Pytania możecie zadawać już pod tym filmem, więc co, Q&A odbędzie się jako drugi film z okazji takiego dwóch filmów na moim kanale. W sumie może zmienimy sobie postać, jak to się robiło, bo w sumie zapomniałem. Zmienimy sobie na Darkside, albo w sumie weźmy Jedi'a, może takiego Qui-Gona. Albo w sumie klasycznego Obi-Wana. Poczytajmy sobie, tak, są informacje. Typ. Pięknie. Dzień dobry. Nie bój się. Tutaj co jeszcze mamy? Wyścig. Ale okej, wróćmy sobie do tego, co chciałem wam powiedzieć, czyli do urodzin kanału. Urodziny będą. Bez pamięci. Rozgryzę. O, proszę bardzo. O kurcze. Wow. Pyk. Pięknie, jedno mamy. Urodziny będą w dzień zakończenia szkoły, czy tam 24 albo 6 czerwca. Nie pamiętam dokładnie. Szczerze mówiąc, kiedy jest zakończenie szkoły. Pięknie, złoto mamy. Więc... więc na urodzinach, jak zawsze, na początek będzie podsumowanie kanału, a później... prezencik. Prezencik jest naprawdę spory, największy zestaw jaki mam w swojej kolekcji oraz też najdroższy. Będzie opening i wszystko, więc wystarczy widzowie czekać. I najważniejsze, chciałbym, by się to Q&A odbyło, ponieważ co roku zadajecie jakieś ciekawe pytania. Jak się nie odbędzie, to no, jak się nie odbędzie, to się nie odbędzie, no. Ale jednak chciałbym, by się odbyło. Ogólnie jedna osoba może dać też nieskończenie wiele pytań, tyle ile chce. Nie ma czegoś takiego, że tylko że tylko jedna osoba może zadać jedno pytanie, jedna osoba może zadać nawet 10 pytań, a może nawet więcej zadać. No. Więc to widzowie, więc to chyba tyle z takich tematów typowo urodzinowych. Niestety to dla mnie zbyt zaawansowane. Więc tak, jeszcze raz te chciałbym jeszcze zadać pytania na Mm.
na Q&A, ponieważ fajnie by było, jakby się odbyło Q&A. A, nie można jeszcze chyba. Czy można? Nie, nie można. Ciekawe dlaczego. Ale można zwykłego. Czujesz ciemnej strony. Więc tak, Q&A. Jeszcze raz, nie wiem ile raz wam to mówię. Boże, zapomniałem jak to było. Bo nie przypatrzyłem się. Znów się nie przypatrzyłem. Lewo, góra, prawo, prawo. Lewo, góra, prawo, prawo. No, tak właśnie jest, jak się nie zwraca. Można zniszczyć? Tak. A jednak nie. Chyba. Co imponujące. No, tak właśnie jest. No, można coś zbudować. A, to ważne. Że ty tutaj do... A, dobra, ty ze mną jesteś teraz. Tobie tak was niszczę. Więc tak. Myślę, że taki temacik urodzinowy mamy za sobą. Jeszcze raz te... zadawajcie pytania na Q&A. Pięknie. Świetnie. To zbyt łatwe. No. Temacik urodzinowy mamy chyba już za sobą. Otóż. Więc przechodzimy do przyszłości kanału i tego, co zamierzamy robić w wakacje. Ogólnie plan na wakacje jest dość spory. Mianowicie właśnie chciałbym tą... chciałbym przywrócić moją serię, z której dawno temu się bardzo często wywodziłem. W sumie weźmy sobie Qui-Gona, bo widziałem, że tej Qui-Gon powie swoją kwestię taką z pewnego filmu. Nie pamiętam, jak ten film się nazywał, ale film jest fajny. Tutaj może wam się wyświetli nawet tytuł. Qui-Gon. Chodź. Wezwanie pomocy to fakt odwagi, nie słabości. Nabyłem zestaw umiejętności, tak, które się tu... Dokładnie. Potem kwestię... Nie widziałem nic takiego od czasów dzieciństwa. Potem kwestię właśnie chciałem tutaj. Qui-Gona. Fajne są te easter eggi w tej grze. W ogóle gra jest świetna. Najlepsza gra Lego w ogóle, jaka wyszła. Lata temu ostatnio robiłem tak. No. Oczywiście, oczywiście. Więc tak, widzowie. Plan na wakacje jest dość spory, ponieważ chciałbym wam przywrócić pewną serię z której też kiedyś byłem, w sumie robiła całkiem sporo wyświetleń. Mam tutaj na myśli serię z... To jest jakieś jajo. Gdzie mam jajo dać? Na razie tutaj damy to jajo. Mam tutaj na myśli serię z nagrywaniem Lego Shopu. W każdej wakacji sobie robimy taką serię, że po prostu nagrywamy Lego Shopy. I w tym... Przypomina mi to bardzo dawne czasy. Hmm. I tutaj właśnie nie chciałbym, by było inaczej. To dla mnie zbyt zaawansowane. No, chciałbym, by nie było inaczej, także... A weźmy sobie... A mamy Steve Troopera? Nie mamy. Szkoda. O, Grievous. O, Grievousa trzeba kupić. Dobra, weźmy sobie normalnego szturmowca. Albo... O, Phasma jest. Można? Nie, trzeba kupić, serio. Szkoda. No to bierzemy. O, ty byłeś fajnym śmigłowcem.
To świetnie. Mam tu właśnie na myśli serię z Lego Shopami, ponieważ... O, a to tutaj mamy dać te jaja. Dobra, jak to i tak nie było jaja, to by zem. Dobra, nieważne. To tu gdzieś tutaj dalej. Nie to chciałem zrobić. Tak, coś się nie mogę skupić w tym odcinku. Chciałbym przywrócić serię z Lego Shopami, która dawno była bardzo częsta na moim kanale, a jako, że teraz jest już... mam już trochę mniej czasu w swoim prywatnym życiu, to jednak trochę zaniedbałem, ale wakacje są po to, by wykorzystać wolny czas i już za niedługo widzę wyjadę do Francji, gdzie na pewno zrobimy sobie taki wypad do Lego Shopu w Paryżu. Tak samo w wakacje chciałbym trochę nadrobić Lego Shopy, do których nie miałem czasu pójść, czyli Lego Shop we Wrocławiu jest i chyba jeszcze w Poznaniu się otworzył niedawno, jakoś ostatnio nie jestem na bieżąco, może się staram, ale tak jak mówię, czas i egzamin nie dają mi z tego zbyt dużo. Także to są te takie trzy Lego Shopy, które mam w planach zwiedzić. Może kto wie, jeszcze do przystani klocków sobie pojedziemy jak sobie co roku. Tam się z klocką zabrałem zobaczyć. Więc taki jest malutki plan na razie. Oprócz tego, jeśli będzie czas, tutaj zaznaczam, jeśli będzie czas, mam w planach przywrócić serię z animacjami poklatkowymi. Tutaj jeszcze raz mówię, w wakacje. Ale co, jak to wyjdzie, to zobaczymy, ponieważ animacje poklatkowe pochłaniają naprawdę sporo czasu. Ale no, potem efekt jest naprawdę ładny i ja bardzo lubiłem robić animacje, po prostu no czasu zabrakło, widzę, w sumie tak jak z serialami, ale nie wiem, czy seriale jeszcze powrócą, do tego muszę się zastanowić, nie wykluczam wersji, że seriale powrócą, ale z tym może być sobie różnie, ale jeszcze raz, nie wykluczam, kto wie, jeśli się pojawią w wakacji, na pewno was o tym poinformuję. Co? Myślę jeszcze o tym, żeby przywrócić moją serię wywiadów z różnymi legotuberami, ale tutaj muszę jeszcze szerzej pogadać. I szerzej nad tym się... szerzej też nad tym pomyśleć. Seria gamingową, tak jak mówiłem, będziemy kontynuować, czyli tutaj Lego Star Wars Skywalker Saga w wakacje się na pewno będą pojawiało dużo odcinków z serii na 100%. Dobra, spróbuję jeszcze tutaj. Polisa tyle się stara, żeby zęby znaleźć, a jego sapluje śmieciojami? No nie miło. A, to ja chyba zrobiłem już zadanie, które miałem zrobić. Okej. Okay. Zobaczmy. Tak. O Boże, nie. No dobra, ale tak nie miało wyglądać. Chwilka, żebyśmy właśnie zrobili wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. No, chyba tak. Tutaj coś jeszcze jest. A, to jest droid. Dobra, to może... w sumie co? Pójdziemy sobie... po co ja ustawiłem cel tutaj? Nie wiem nawet. Pójdziemy sobie do Sokoła i wylądujemy już tutaj głównie tam, gdzie mieliśmy. Tutaj właśnie Nabu. Pięknie. Przepraszam za kaszel. Ale tak, więc trochę tych projektów jest. Głównie one są przywrócone projekty. O Boże, ile tutaj tego jest. Bez wątpienia. Już dobrze, moje śliczności. Na razie nie będziemy rozmawiać, na razie zrobimy sobie to, co możemy, ale chyba... O, proszę bardzo.
stawia, to niezrozumiały opór. Ale co? To by chyba widzowie, myślę, było póki co na tyle, jeśli chodzi o takie... O takie newsy. Na pewno tego jeszcze będzie więcej, może też coś podczas... podczas... podczas omówienia kanałów urodziny wam jeszcze powiem, się zobaczy. Mam w planach w te wakacje pojechać jeszcze w różne ciekawe miejsca, gdzie będę mógł dla was nagrać te różne ciekawe rzeczy i... ale to wam zdradzę za jakiś czas. I co, to było myślę na tyle z informacji. Zróbmy sobie jeszcze parę zadanek, będziemy kończyć. Jeszcze raz chciałbym was bardzo prosić o pisanie tych różnych pytań. Pytania mogą być jakiekolwiek, jednak właśnie wolałbym, by były one głównie o Lego lub też mogą się pojawić o Marvela, byle nie jakieś skomplikowane, nie wiem, na przykład o jakiegoś, nie wiem, no, chociaż w sumie jeśli mogą być skomplikowane, mogę się ośmieszyć na filmie, ale lepiej nie. No dobra. Tych pomników tutaj nie widzę, ale można zacząć w sumie robić zadanka takie bardziej dla... bardziej skomplikowane. Dobra, co my tutaj mamy zrobić? To sobie jeszcze zniszczę. Pięknie. To nam nic nie dało, ale... zobaczmy. Tego zniszczyć oczywiście nie możemy, bo to by było za proste. Rozglądnijmy się, czy coś tutaj może nam się przydać do... O, coś tam było. O, wajcha, właśnie, o tym mówiłem. Pięknie. No, takie tutaj ciekawostki są w tej grze. No i świetnie. Imponujące, bardzo imponujące. I sobie chyba co zrobimy, wszystko po kolei. Jak leci. Takie 20 minutek. O. Na ciebie czekam. To pokaż, co mam zobaczyć, albo nie przeszkadzaj. Co? A, ty... Na ciebie czekam! Ty szukasz czegoś takiego. Będziesz za mną szedł, czy... Nie. Dobra, a ty? To nie zajmie długo. Patrz, czyli tamtemu gościowi mamy chyba poszukać jakiegoś statku. Zobaczymy, jak ta mapa wygląda. Czy tutaj coś może nam pomóc w tym? Nie. O, tutaj mamy postacie. Coś tutaj zaznaczyć? Jest, ustaw cel. Pyk. O kurczę. Pyk. Co jest? Z przybliżania, nie ustawianie. Halo. Halo. Pięknie, ale... Coś nie działa. O, pięknie. Mamy cel ustawiony. Tylko tak, jakiś nam... O, pięknie. A ty w sumie czego chcesz? Sąsiedzi mi ciągle ględzili, że mam bałagan przed domem, więc wcisnęłam wszystko do środka. Ok. I muszę ci powiedzieć, że było przy tym roboty. Musiałam trzasnąć drzwiami tak mocno, że aż zamek się zepsuł. Może dałoby się je otworzyć od środka, jakby się tam jakoś dostać. Ale pewna nie jestem. Rzadko się wkradam do własnego domu i grzebię przy zamku. No tak, no. No wiesz, co ci tutaj powiedzieć. Nie powiem, że to jest częste, ale... Czy ja mogę tutaj jakoś się podpiąć pod to, bo chyba to właśnie, o to właśnie w tym chodzi, ale tutaj coś, jakaś jeszcze grubsza sprawa mi tutaj, bo tutaj chyba jest za mała przestrzeń, więc czyżbym tutaj miał coś rozwalić? Mogę tylko porozmawiać.
Wiesz, może ty nie umiesz się podciągać. Tak. Dobra, weźmy sobie jakiegoś łotra. Szybciutko. Ciemną stronę. Nie, droidy umiem, ale droidów tutaj. O, łowcy nagród. O. Nie. 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 O. Pięknie, pięknie. Weźmy sobie Boba Fetta. Oczywiście z serialu The Book of The, Book of the Boba Fett. Dobra, mogę przez chwilę? O, mogę, wspaniale. Skocz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, puszczę. Pięknie. O. O, patrzcie, można tutaj wejść dość... Olu, ona ma brudno. Boże, to jaki bałagan. A coś tutaj można jeszcze sobie zrobić? Chyba... Nie, nic tutaj nam mowy nie pokazuje. Ale pieniążków można zawsze sobie nazbierać. Co jest? Zaburzenie mocy. Mogę je wykorzystać. Co jest? Nie mam to dać. Nie wiem. A czy już... Otwarty od wewnątrz? Chytra z ciebie sztuka. A, dziękuję. I co, nic? Otwarty od wewnątrz? Co, nic? Serio? Nawet klocka? W ogóle to było po co? Nie wiem. Coś do góry to dać? Coś? Chyba nie. Pięknie. Dobra, idziemy, przejdziemy sobie jeszcze szybko, bo tam po prostu 22 minuty, to ja nie wiem. Może to sobie w kolejnym odcinku zrobimy. Tą postać. O, tu jest jeszcze dla szturmowca. No chodź, Vader, na razie cię nie potrzebuję. To się zamienię szybko w szturmowca. Nie tak miało być. Dobra, w sumie 23 minutki są. Nie wiem, czy to... Nie panikuj. Nie wiem, czy to nie jest sobie troszeczkę za długo, ale... Dobra, no zobaczmy tutaj. Nasz Artu chce, ale tutaj potrzebujemy FreePO. Czy zmienimy FET. Można sobie chyba kupić coś takiego, że nie musisz... ten. Że nie musisz CGP-o potrzebować. Czyli musimy znaleźć... Przejdziemy, no. Dobra, czyli... Szukamy pewnego... jegomościa. Dobra. Czyli on jest gdzieś tutaj. Boże, duży ten teren. Ta osoba może być. Czy to jesteś ty? Ta wiadomość znaczy dla mnie mniej niż zero. Czy ty po prostu zaczepiasz każdą losową osobę, którą akurat spotkasz, absolutnie nie myśląc? Tak. Ja też dokładnie tak bym zrobił. No dobra, czyli to nie on.
jest kolejna. Nie sądzę, żeby ta wiadomość była. Dobra, to się pomijam. Bo nie mam czasu. 25 minut. Proszę, drogi. Myślisz, że to w porządku tak pokazywać mi czyjąś prywatną wiadomość? Ktoś o plotkarskich skłonnościach, jak moja rozwiedziona, bezrobotna sąsiadka, mógłby to wykorzystać. No. Biedna sąsiadka. Tu jest jeszcze jakaś osoba. Wytem. Co to? Wiadomość dla mnie? Zobaczmy w takim razie. O, czyli to ty. Włócznia, którą tak wymachujesz, niczym czyli liderka kręcąca batutą, została zgłoszona jako zaginiona przez gangańskiego wojownika. Prosimy o zwrot, zanim wywoła incydent dyplomatyczny. O, no to lepiej tak zrobię. Nie chcę być odpowiedzialny za wojnę. Znowu? Proszę to w zamian za papier. Pięknie, misja ukończona i my dzisiaj filmik chyba też będziemy kończyć. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam was bardzo do zasubskrybowania kanału oraz do mnie apeczki w górę, w komentarzu. Trzymajcie się, widzowie, i bye!